W tym zadaniu mamy do rozwiązania równanie z dwiema wartościami bezwzględnymi. Na pierwszy rzut oka to równanie może wydawać się dosyć trudne, ponieważ mamy z jednej strony x w wyrażeniu wymiernym, z drugiej strony tutaj w wykładniku i to jeszcze z sinusem, ale w istocie tak naprawdę to równanie nie jest aż takie trudne, o czym się za chwilę przekonamy. Jak je rozwiązać? Przede wszystkim musimy się zastanowić, co tutaj się dzieje, jaką mamy sytuację, zanim przystąpimy do wykonywania jakichkolwiek rachunków. Z jednej strony równania mamy wartość bezwzględną, i z drugiej strony mamy wartość bezwzględną tylko z minusem. Co to oznacza? To oznacza, że po lewej stronie równania na pewno mamy liczbę nieujemną. Większą bądź równą 0 to gwarantuje nam wartość bezwzględna przyłożona do całego tego wyrażenia. Po prawej stronie mamy sytuację przeciwną. Też mamy niby wartość bezwzględną z całego wyrażenia, ale przed wartością bezwzględną jest minus. To oznacza, że ta wartość bezwzględna z tego, co tu mamy w środku, zawsze zrobi coś dodatniego, a minus zmieni znak na przeciwny, czyli będzie tu wyrażenie ujemne, ewentualnie równe 0. Kiedy zatem wyrażenie nieujemne będzie równe wyrażeniu niedodatniemu? No wtedy i tylko wtedy, gdy będziemy mieli zarówno tu 0, jak i tu 0. To jest jedyna szansa na to, aby zachodziła ta równość. Zatem, jak my to zrobimy? Może napiszmy tak. Przede wszystkim możemy napisać dziedzinę. Tutaj mamy x w mianowniku. To napiszmy, że dziedzina dla tego przykładu to będą x różne od 0. No i tak jak powiedzieliśmy, ta lewa strona musi być większa bądź równa 0. Prawa strona na pewno jest mniejsza bądź równa 0, zatem to równanie będzie spełnione wtedy i tylko wtedy, gdy wyrażenie po lewej stronie wyzeruje się, czyli x minus pi podzielone na x kwadrat będzie równe 0 i jednocześnie to, co mamy po prawej stronie pod wartością bezwzględną, czyli pi do potęgi sinus x i od wszystkiego minus 1 będzie równe 0. Zatem mamy do rozwiązania dwa już prostsze równania. Pierwsze równanie jest bardzo łatwe do rozwiązania, ułamek może być równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się licznik, czyli kiedy x minus pi jest równe 0, czyli wtedy i tylko wtedy, gdy x jest równe. Pi. Zatem w tym momencie widzimy, że jeżeli to równanie ma jakieś rozwiązanie, to musi być to rozwiązanie x równa się pi. Pytanie, czy z tego drugiego równania też nam wyjdzie takie rozwiązanie? Jeżeli tak, to to będzie dobra odpowiedź do tego zadania. Jeżeli nie, to będzie oznaczało, że to równanie nie ma rozwiązań. No to sprawdźmy. Może nawet moglibyśmy podstawić bezpośrednio pi pod x i sprawdzić, czy wyjdzie 0, ale możemy też spróbować rozwiązać to równanie. Pi do potęgi sinus x ma być równe 1, a kiedy takie wyrażenie będzie równe 1? Wtedy, gdy w wykładniku potęgi co będzie? Oczywiście 0. Tylko pi podniesione do zerowej potęgi jak każda inna liczba różna od zera rzeczywista, podniesiona tylko do zerowej potęgi daje 1, czyli stąd wynika, że sinus x musi być równe 0. No i kiedy sinus x jest równy 0, to możemy bardzo łatwo odczytać z wykresu sinusa. Ja już napiszę od razu gotową odpowiedź, albo może przypomnę tak szybciutko, jak wygląda wykres sinusa. Sinus zeruje się dla 0, potem dla pi, potem dla 2 pi i tak dalej, co pi. Tak samo tutaj dla minus pi. Jego wykres wygląda w taki sposób. To są jego miejsca zerowe. Czyli możemy napisać, że to równanie spełnione jest dla x równego 0 plus k pi, gdzie k jest liczbą całkowitą. Czyli w szczególności to równanie jest spełnione dla x równego pi, o, to jest to miejsce zerowe sinusa, które zaznaczyliśmy tutaj na wykresie. Zatem ostatecznie z pierwszego równania i drugiego wynika, że rozwiązaniem tego równania jest x równe pi.